Jak tańczyć z większą pewnością siebie? Abyś tańczył swobodnie, na luzie, bez myślenia, czy dobrze wypadasz. Abyś mógł wyjść na parkiet i bawić się bez spiny, czy dobrze wyglądasz, albo jeszcze gorzej, czy nie czujesz się jak idiota. Nie martw się. Większość mężczyzn to przechodzi i można to zmienić. Przyczyny są proste. Problemem nie jest to, że się wstydzisz wejść na parkiet, tylko po prostu nie wiesz, co masz na nim robić. Brakuje ci pewności, ruchów, kroków i dziś opowiem ci, jak możesz to zmienić. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, nazywam się Damian Myśliwy, jestem założycielem szkoły tańca Dance Control. Tańczę już ponad 16 lat i po latach stwierdziłem, że chcę podzielić się z innymi tym, co sam wiem. Od 7 lat prowadzę szkolenia, na których uczę mężczyzn, jak tańczyć z pewnością siebie i na luzie. Współpracowałem z wieloma osobami, które może znać, pokazując im, że taniec może być prosty i każdy może się tego nauczyć. Niezależnie, czy jesteś podpieraczem ściany, nie masz wyczucia rytmu, jesteś sztywny jak kłoda, czy brakuje ci ruchów, czy kroków. Nauczę cię tego. Tak więc, zaczynajmy! Przestań być podpieraczem ścian. Jak często zdarzyło ci się wyjść na imprezę i patrzeć, jak się wszyscy inni bawią? Twoja partnerka wręcz wymusza na tobie, żebyś wyszedł na parkiet, a ty nie chcesz tego robić i jest to dla ciebie smutnym obowiązkiem. I zamiast stać pod tą ścianą, dalej tam stoisz, bo nie wiesz, co robić. Zmień to. Pewność siebie buduje się poprzez praktykę, doświadczenie i wiedzę. To wszystko razem daje nam intuicję, czyli to, jak możesz intuicyjnie i z wielką przyjemnością tańczyć. Dlatego nie stój pod tą przysłowiową ścianą. Zacznij tańczyć. Wyjdź na parkiet i po prostu dobrze się baw. Przypomina mi się tu historia jednego z moich kursantów, który trafił do mnie na szkolenie i nauczył się jednego prostego ruchu, jakim jest hitch four step. I tego samego wieczoru, kiedy wyszedł sobie na imprezę, aby po prostu sprawdzić, jak się będzie z tym czuł, przez 4 godziny cały czas robił ten jeden ruch. Tak długo, aż wreszcie zeszło z niego ciśnienie i zaczął się dobrze bawić. Adrian Gorzycki, który do mnie trafił na szkolenie, na początku większość jego imprez praktycznie nie istniały, bo nie wychodził na te imprezy, a jak już był na jakimś afterparty albo imprezie firmowej, po prostu nie tańczył, bo nie chciał wyglądać jak idiota. Dzisiaj się to zmieniło i zaczyna za każdym razem tańczyć. Jest tym jednym pierwszym gościem, który właśnie wchodzi na imprezę. Paweł z Inner War Saga, tak samo. Był człowiekiem, który nienawidził tańca, albo wręcz nie sprawiał mu to przyjemności. Jak trafił do mnie, to zadawał sobie pytania, no dobra, ale po co? A dzisiaj kocha taniec i nie może doczekać kolejnej możliwości, aby wyjść i zacząć tańczyć. Tak więc i ty, przestań być podpieraczem ścian, bo możesz się nauczyć tańczyć. To jest proste, to jest naprawdę łatwe i może być, naprawdę może być przyjemne. Pokażę ci, jak to możesz zrobić. A tą pewność siebie budujesz poprzez te wszystkie rzeczy. Wyjdź na parkiet. Zbierz doświadczenie. 2. Poznaj wiedzę, oglądając te materiały. 3. Poznaj narzędzia, których możesz zdobyć u mnie na przykład na szkoleniach albo na odcinkach, które właśnie oglądasz. Naucz się tańczyć w sposób, który kobiety lubią i tobie może sprawić przyjemność. Panie, ile czasu straciłeś na chodzeniu na szkołę tańca, ucząc się przez 2, 3, 4 albo więcej miesięcy i nic z tego nie wyciągając? Ile razy wychodziłeś na imprezę i byłeś sfrustrowany tym, że znowu ktoś cię wyciąga na taniec, znowu ktoś cię wyciąga na parkiet, a ty nie chcesz tam iść, bo nie wiesz, co robić? Albo musisz nabierać tej pewności siebie tylko po to, żeby poczuć się lepiej. Nie trać tych okazji. Naucz się tańczyć. Zrozum, że to naprawdę jest możliwe i każdy z was, niezależnie jakie masz doświadczenie, czy jesteś sztywny jak kłoda, masz kołek w tyłku, czy nie masz naturalnego talentu, albo jesteś wyjątkową osobą i naprawdę nie umiesz tańczyć, nie wierzę w to. Każdego mogę nauczyć tańczyć i dzisiaj tobie też mówię. Ciebie też nauczę. Daj ci na to gwarancję. I zrobię to w zaledwie do pani. Oszczędź czas, kasę i zainwestuj w coś, co pozwoli ci nie tyle nauczyć się tańczyć w sposób, który się podoba kobietom i tobie sprawia frajdę, ale coś, co pomoże ci rozwinąć się na różnych obszarach. Ponieważ taniec to jest tylko mały pikuś, ale dzięki dobrym umiejętnościom tańca nabierz pewności siebie, ogłady, swobody, luzu, co wpłynie na mnóstwo innych obszarów swojego życia, w twoim biznesie, w pracy, swoją partnerką, czy chociażby w kontaktach ze znajomymi. Nabierz pewności, ogłady, będzie łatwiej, będzie przyjemniej
i wreszcie będziesz z frajdą chciał wyjść na parkiet. Nie będziesz mógł się tego doczekać. Zobaczysz, że możemy to zrobić. Tak więc padaj do Dance Control, padaj do mnie na szkolenia, pokażemy Ci, jak możesz to zrobić łatwiej, szybciej i prościej. Chciałem Ci powiedzieć pewną historię, ponieważ 3/4 swojego życia, gdy uczę mężczyzn, w jaki sposób tańczyć, zobaczyłem, że to Wy nie macie problemów z tym, żeby wyjść po prostu potańczyć, bo to nie jest trudne, żeby wyjść na parkiet. Problem jest to, że Wy po prostu nie sprawdzacie, nie robicie tego. I dzisiaj chciałem Ciebie zaprosić do wyjątkowego klubu, który nazywa się Sprawdźmy, co się stanie. Ale jest jedna zasada uczestnictwa w tym klubie. Sprawdzaj, co się stanie. Pójdź na imprezę, na after party, na urodziny, na jakąś domówkę. I nie bądź tym gościem, który czeka do ostatniej chwili, kiedy już nabierze pewności siebie, tylko bądź tym, który będzie pierwszy na parkiecie. I sprawdź, co się stanie. A cholera, wyjdź na ten parkiet. Zacznij tańczyć. Kiedy już wyjdziesz na parkiet, poczujesz się ok, zobaczysz jakąś piękną blond piękność albo brunet piękność. Sprawdź, co się stanie. Podejdź do niej. Wystaw rękę na piąteczkę. A może będzie chciała z tą zatańczyć. I zatańczy z nią. Będąc na imprezie w klubie, widzisz wielkiego chama, łysa głowa, tatuaże. Podejdź do niego. Walnij mu lewego sierpa. Nie no, tego nie rób. Sprawdzę, co się stanie. Nie, oczywiście tego nie rób. Chodzi mi o to, żebyś zrozumiał, że większość wyzwań i powodów, dlaczego mężczyźni nie potrafią tańczyć, jest to, że oni po prostu tego nie robią. Więc sprawdzaj, co się stanie. Wyjdź na ten parkiet. Po prostu zacznij tańczyć. Tyle materiałów ja dla Was produkuję. Macie tego naprawdę sporo. Obejrzyj sobie kilka, naucz się hitch four step, obrót lewo-prawo, rozpocznijcie tańce na piąteczkę i zacznij to robić. To jest naprawdę proste. Przeszkoliłem w tym momencie już ponad 4,5 tysiąca osób i mogę śmiało powiedzieć, że każdy z nich miał to jedno małe wyzwanie, jeden mały problem. Po prostu tego nie robi. Tak więc zacznij to robić. Bądź lepszy od innych, szybszy, sprawniejszy, a będzie o wiele prostsze. Obserwuj, jak inni tańczą. Jedną z najlepszych lekcji, jakich możesz wyciągnąć, chodząc na imprezy, after party, do wesela, to weź pewną refleksję i rozejrzeć się, jak realnie mężczyźni tańczą. Jak tańczą kobiety, jak tańczą w parze, jak tańczą solowo. Ja zaczynając swoją przygodę z tańcem, właśnie pierwsze 3 tygodnie poświęciłem na to, chodząc praktycznie co wieczór na imprezę, z takim malutkim kajecikiem, gdzie zapisywałem sobie rzeczy, co zaobserwowałem. I wiesz, co jest najfajniejsze? Że dzięki tej wiedzy, którą zebrałem w ciągu tych 3 tygodni, stworzyłem dzisiejszy program i całą szkołę Dance Control. Bo zrozumiałem, co się na tym parkiecie dzieje i dlaczego faceci nie potrafią tańczyć. Zrób sobie to kiedyś. Pójdź na imprezę. Popatrz, jak oni tańczą. Zrozumiesz, że większość z nich robi tak zwany uga-buga. Albo jak chce podejść do dziewczyny, to łapie ją od tyłu i próbuje ją szarpać. Albo po prostu nie wie, co robić i stoi w miejscu i truchta nogami. Oglądając moje materiały, masz potąd wiedzy. Masz hitch four step, pstrykanie, taniec solowy, obroty i tak dalej. Ty wiesz, co robić. Zobacz, jaka jest ogromna różnica między tobą a tymi osobami. Ale nie chodzi o to, żeby łechtać sobie ego i poczuć się, o, jak ja to nie jestem. Raczej popaść pewną refleksję i zrozumieć, że naprawdę wiele osób nie potrafi tańczyć. Możesz też im pomóc. Możesz też to zmienić, ale możesz się też sam dużo od nich nauczyć. Tak więc pamiętaj, zrób sobie taki wieczór. Usiądź sobie, poobserwuj i zobacz, jak nie tańczą. Będzie to dla Ciebie jedno z najlepszych lekcji w Twoim życiu. I tym akcentem chciałem zakończyć dzisiejszy materiał. Troszkę inspirująco, lekko motywująco, ale zarazem chciałem Ci pokazać moją perspektywę, jak to z mojej strony wygląda, abyś właśnie mógł również poobserwować mnie i zrozumieć, dlaczego robię to, co robię. Tak więc, do zobaczenia, zadzwoń do mnie, umów się na rozmowę, widzimy się na szkoleniach, nauczymy Cię tańczyć. Do zobaczenia.